Witajcie kochani, już dawno na Instagramie prosiliście mnie o taki filmik związany z farbowaniem włosów henną. Ja już dawno taki filmik miałam dla Was nagrać, ale nie miałam jakoś okazji, miałam się zabrać za farbowanie moich włosów, ale w końcu stwierdziłam, że nie będę tego robić, przynajmniej na razie i tego nie zrobiłam, ale teraz będąc w Polsce akurat nadarzyła się taka okazja, że moja mama chce właśnie pofarbować swoje włosy henną. Dlatego pomyślałam, że przy okazji nagram cały filmik. Spróbuję też wystylizować włosy mojej mamy. Moja mama również ma kręcone włosy, tak jak ja. Jej włosy są zdecydowanie bardziej suche, ale też bardzo mocno kręcone, nawet dużo bardziej kręcone włosy niż ja. Tylko że moja mama ma też sporo siwych włosów, dlatego chce je pofarbować. I też trochę ciężko jest jej samej wydobyć sobie skręt z tych włosów, więc ja spróbuję to zrobić. No i pomyślałam, że przy okazji fajnie będzie dla Was to nagrać, dlatego że już dawno nie było żadnego filmiku włosowego. No i też dlatego, że chcieliście właśnie posłuchać coś na temat henny. Ja będę używała henny gotowej, jest to mieszanka gotowych ziół. Hennę, którą będę używała, jest to henna orientana. Hennę przygotowałam dla mamy na oko, ponieważ nie wiem, ile tego proszku będzie mi aż potrzebne, więc może być tak, że tego proszku trochę mi zostanie i być może nawet gdzieś ja sobie tutaj maźnę końcówki. Jeśli tak będzie, to też Wam to pokażę. Moja mama wybiera już któryś raz hennę firmy Orientana, dlatego że jest to gotowa mieszanka, która najbardziej kolorystycznie jej odpowiada, bo jest najbardziej zbliżona do naturalnego jej koloru włosów. Zazwyczaj przygotowujemy hennę, wsypując trochę proszku do miseczki, które zalewamy ciepłą raczej ciepłą wodą. Ale z reguły nie zalewamy tego wodą prosto z czajnika, tylko robimy taki napój z lnu, zalewamy wcześniej len, odczekujemy kilka godzin, żeby ten len puścił całą tą swoją esencję i żeby, wiecie, żeby się zrobił taki, może nie galaretka, ale żeby tam zrobiło się troszkę gęstsza ta woda, żeby len po prostu puścił to, co ma najlepsze w sobie i żeby po prostu te włosy były bardziej nawilżone podczas hennowania i żeby nie były aż tak bardzo wysuszone. Tym razem nie mamy niestety lnu, więc zalałam to po prostu ciepłą wodą. Odstawiamy to na kilka godzin, dodając wcześniej jeszcze kilka kropel cytryny, żeby zakwasić tą mieszankę, żeby ta mieszanka była trwalsza, żeby miała głębszy i ładniejszy kolor. Zanim nałożymy tą całą mieszankę na włosy mojej mamy, moja mama umyje włosy szamponem. Mamy nadzieję, że mam tutaj szampon bez silikonów. Powinniście użyć szamponu z najprostszym składem, najlepiej właśnie bez silikonów, żeby tam nie było żadnych oblepiaczy, niczego takiego, żeby po prostu ta henna mogła ładnie pokryć całe włosy. Jestem ciekawa, czy tym razem henna też pokryje całe siwe włosy u mojej mamy, dlatego że bywało tak, że czasami ta henna nie chciała ich pokrywać, dlatego że siwe włosy mojej mamy są też troszkę grubsze niż normalnie i nie bardzo łapią kolor. Nawet jeżeli moja mama farbowała włosy zwykłą farbą, to też bywało tak, że farba nie pokrywała tych włosów. Ale ostatnio jak farbowałyśmy, to wszystko bardzo ładnie było pokryte tą henną, także mam nadzieję, że tym razem też będzie. Gotową mieszankę henny odstawiam na kilka godzin w ciepłe miejsce. Akurat jest bardzo ciepło, także nie muszę szukać jakiegoś specjalnego miejsca, po prostu stoję sobie w kuchni i za kilka godzin będziemy ją nakładać. Moja mama będzie trzymała tą mieszankę od 2 do godzin do 4. Nie wiem, na ile pozwoli nam to czas. Myślę, że to będzie właśnie od 2 godzin do 4. W przepisie jest to 2 godziny, ale my zwykle trzymamy dłużej, dlatego że dzięki temu, że trzymamy dłużej, to ten kolor też jest trwalszy i ładniejszy i zdecydowanie bardziej taki nasycony i taki, który moja mama po prostu lubi. Pamiętajcie, że po przygotowaniu henny, po nałożeniu jej na włosy, musicie odczekać z nakładaniem jakichkolwiek produktów stylizujących, odżywek i wszystkiego innego, dlatego że kolor henny utlenia się i dopiero na drugi dzień tak naprawdę uzyskujecie faktyczny efekt kolorystyczny, dlatego należy odczekać po prostu ze wszystkimi stylizacjami. Zawsze możecie na drugi dzień włosy zmoczyć i wtedy przygotować swoje włosy do stylizacji. Postaram się w tym filmiku też pokazać Wam stylizację włosów mojej mamy. Zobaczymy też, jak ta stylizacja
nam wyjdzie. Jeżeli szukacie dobrej henny dla siebie, to też pamiętajcie, że wybierając hennę, najlepiej, żeby ten skład był jak najbardziej naturalny, a najlepiej, żeby w składzie tej henny była tylko henna. Pamiętajcie, żeby zawsze zwracać uwagę na to, co znajduje się w składach, dlatego że niektóre henny, tak zwane, mimo tego, że mają napis henna, czasami zdarza się, że nawet tej henny w składzie nie zawierają, są po prostu zwykłą farbą chemiczną, bądź są to farby chemiczne z dodatkiem henny, po których jeżeli będziecie na przykład chcieli rozjaśniać włosy, to niestety, ale możecie wyjść z efektem tak zwanego glona na włosach, czyli po prostu możecie skończyć z efektem zielonych włosów. Jeżeli wybieracie naturalną hennę i z czasem chcielibyście na przykład się jej pozbyć z włosów, rozjaśnić włosy, to taki efekt się nie pojawi, dlatego że czystą hennę można rozjaśnić. Nakładając hennę na Wasze włosy, pamiętajcie też o tym, żeby zabezpieczyć czoło i tutaj uszy i wszystkie miejsca, które mogłyby się zafarbować, dlatego że żeby uniknąć po prostu tych plam, które mogłyby się tutaj pojawić. Ważne jest też to, żeby wybierając hennę, pamiętać o tym, że czysta henna farbuje włosy w odcieniach czerwieni, rudości. Taki odcień ma naturalna henna. Jeżeli chcecie kolory w brązach bądź w czerni, to oczywiście musicie pomyśleć o jakichś dodatkach. Żeby zmienić kolor henny, możecie tutaj kombinować z różnego rodzaju miksturami. Możecie na przykład, jeżeli chcecie uzyskać więcej czerwieni bądź fioletów, możecie dodać na przykład trochę soku z hibiskusa, z granatu, z buraków. Jeżeli chcecie tutaj iść bardziej w brązy, no to możecie oczywiście tutaj pokombinować trochę z kawą. Możecie też spróbować użyć kakao. Jeżeli natomiast chcecie ufarbować włosy na blond, to pamiętajcie, że henna nie farbuje włosów na blond. Nie ma odcienia blond w farbach. Jest henna, która się nazywa Cassium. Jest to tak zwana henna bezbarwna i troszkę mylnie jest to nazywane, dlatego że nie jest to henna do końca bezbarwna, dlatego że farbując nią włosy, jeżeli macie włosy blond, to może ona nadać Wam takich miodowych refleksów na włosach. Jeżeli chcecie, żeby ona faktycznie Wam tych refleksów nie dała, żeby jednak zachowała Wasz naturalny kolor blond, to możecie dodać do niej na przykład troszkę wywaru z rumianku. Wtedy kolor raczej powinien być chłodny i powinno być mniej tych miodowych refleksów. Może być tak, że nawet pozbędziecie się ich całkowicie. Ale pamiętajcie, że jeżeli gdzieś na opakowaniu produktu, który kupujecie, na opakowaniu henny jest napisana henna blond, to na pewno to nie jest henna blond, dlatego że nie ma czegoś takiego jak henna blond. Jedynie na blond możecie pofarbować włosy farbą. Jeżeli macie włosy ciemne, chcecie pofarbować na blond, to możecie to zrobić jedynie farbą chemiczną. Cassia, czyli ta, tak jak mówiłam, bezbarwna henna, po nałożeniu na włosy brązowe czy czarne da Wam również takie delikatne refleksy, może jedynie troszeczkę ocieplić kolor, natomiast nie zmieni całkowicie koloru Waszych włosów. Pamiętajcie też, że może tak być, że henna będzie Wam się wypłukiwała z włosów. Między innymi po to też dodaje się do henny cytryny, żeby ten kolor był trwalszy. Natomiast henna może z czasem się wypłukiwać z włosów, ale jeżeli też dobrze tą mieszankę przygotujecie, to może henna może być również tak trwała jak farba normalna. Może być czasem nawet o wiele bardziej trwała. Zanim jednak nałożycie hennę na swoje włosy, to pamiętajcie, żeby wcześniej zrobić próbę uczuleniową, jeżeli jeszcze nie używaliście wcześniej ziółek, dlatego że zioła, tak samo jak wszystkie inne produkty, mogą niestety uczulać, więc najlepiej jest sobie zrobić po prostu taką próbę uczuleniową, na przykład dzień wcześniej, bądź dwa dni wcześniej, czy nawet kilka dni wcześniej i zobaczyć, czy żadna reakcja alergiczna u Was nie wystąpiła. Jeśli żadna reakcja alergiczna u Was nie wystąpiła, no to spokojnie możecie tej henny sobie użyć. Część gadaną filmiku na ten moment zakończę i przejdę do filmiku już z nakładaniem henny na włosy mojej mamy, żebyście mogli zobaczyć, jak ja to robię i jak to wygląda. Mam nadzieję, że mi się uda to nagrać, nie mam tutaj statywu, ale mam nadzieję, że jakoś sobie jakiś statyw pomocy, czy ogarnę, albo ktoś po prostu pomoże mi w nagrywaniu tego odcinka. Jeżeli czegoś nie dopowiedziałam, a przypomnę sobie jeszcze o czymś, co jest ważne, to oczywiście postaram się Wam to dopowiedzieć później lub gdzieś tutaj dopisać. No a jeśli Wy macie jakieś pytania do mnie, no to koniecznie zostawcie
je w komentarzach. Możecie też mi napisać, czy już farbowaliście włosy henną, czy w ogóle rozważacie taką możliwość, czy jednak jesteście za farbami chemicznymi, a może farbowaliście włosy i jesteście niezadowoleni z efektu. Jestem bardzo ciekawa, co macie na ten temat do powiedzenia, także jeśli chcecie, to podzielcie się tym ze mną, bardzo chętnie się czegoś dowiem na ten temat od Was. Jeśli zapomniałam czegoś dopowiedzieć, a chcielibyście się o coś zapytać, to oczywiście też dajcie mi znać o tym w komentarzach. Postaram się to dopowiedzieć, postaram się sprawdzić informacje dla Was i Wam tutaj dokładnie wszystko powiedzieć. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał i jeśli tak było, to oczywiście zostawicie mi łapkę w górę. Mam taką nadzieję. Mam nadzieję, że filmik się podobał i że będziecie chcieli tutaj do mnie wracać. I jeśli tak będzie, to też mam nadzieję, że zasubskrybujecie mój kanał, no żeby oczywiście być ze mną na bieżąco. Zasubskrybować możecie tu albo tu. Nie jestem pewna, z której strony tutaj macie subskrypcję, ale tutaj gdzieś na ekranie na pewno Wam się wyświetla ikonka z możliwością zasubskrybowania, więc jeżeli chcecie mnie dalej oglądać, to bardzo Was proszę, żebyście tam kliknęli. No i mam nadzieję, do zobaczenia w kolejnych odcinkach.